Polska Moc Biznesu i Kongres ESG w Warszawie to okazja do tego, żeby spotkać się i porozmawiać, a także wymienić doświadczenia. Są eksperci, są przedstawiciele samorządów, bo przecież biznes z samorządem współpracować powinien, tak się wydaje. Ze mną zastępca prezydenta Warszawy, pan Tomasz Bratek. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa. Panie prezydencie, jak wykorzystać potencjał samorządów, chociażby Warszawy, do tego, żeby ten biznes, także prywatny, docierał do samorządów? Panie redaktor, biznes w zasadzie jest kwintesencją samorządu, bo biznes to coś, co rozwija miasto, to codzienna działalność, czy to mniejszych, czy większych firm, czy to dużych firm transportowych, czy małych przewoźników, czy wielkich magazynowych sklepów, wielkopowierzchniowych sklepów, czy też małych osiedlowych sklepików. W związku z tym trzeba powiedzieć, że działalność gospodarcza po prostu nas rozwija i dzięki niej możemy funkcjonować, zarabiać na nasze funkcjonowanie, ale z tej działalności gospodarczej również finansowany jest samorząd, czyli te wszystkie zadania publiczne, które są dla nas najważniejsze i potrzebne i które są narzucone do realizacji na samorząd, zaczynając chociażby od edukacji, którą wszyscy przechodzimy, korzystając codziennie z transportu miejskiego, czy chociażby idąc do lekarza. Te zadania wykonuje samorząd, one są związane z tak naprawdę krwiobiegiem miast, wsi, miasteczek, całej Polski. Firmy, wprowadzając tę strategię ESG, bardzo często właśnie wprowadzają też nowe rozwiązania, technologie, tak żeby chociażby oddziaływać na środowisko. To jest poniekąd też pośredni wpływ na właśnie samorządy, które też muszą się niejako dostosować trochę do tych strategii i planów? Ja myślę sobie, że samorządy są tutaj awangardą, jeśli chodzi o nowoczesne, innowacyjne podejście do zagadnień związanych z ekologią, środowiskiem, zmieniającym się światem. Pragnę państwu przypomnieć, że to dzięki samorządom naciskamy na rząd, aby przyjąć takie rozwiązania, które będą powodowały, że chociażby zmniejszymy poziom zanieczyszczeń i ograniczymy smog w miastach, który uniemożliwia nam codzienne funkcjonowanie. To samorządy same proponują, aby kreować lepszą przestrzeń, bardziej atrakcyjniejszą i przyjazną dla mieszkańca, tak abyśmy po prostu mogli normalnie funkcjonować i żyć. A to implikuje z kolei oczywiście te rozwiązania, które proponują firmy przy wdrażaniu swojego biznesu. Żeby ten biznes się osadzał także w dużych czy nawet w mniejszych samorządach, potrzeba jest też otwartości ze strony samorządów, bo przecież przedsiębiorcy, wspomniał pan o transporcie, muszą mieć te drogi, muszą mieć w miarę dobry dojazd do miasta czy miasteczka, no muszą też mieć miejsca i dobry plan zagospodarowania, a raczej taki plan zagospodarowania przestrzennego, który będzie im umożliwiał także rozwój. Absolutnie, biznes wchodzi w te miejsca, które są miejscami pewnymi, to znaczy miejsca dużego ryzyka na pewno nie przyciągają dużego biznesu. W pełni się zgadzam, że pewna sytuacja co do planu zagospodarowania jest jedną z nich, ale też takim kluczowym moim zdaniem argumentem jest chociażby zasób w postaci wykwalifikowanej siły roboczej, wysoko wykwalifikowanych menadżerów, inżynierów, etc. Warszawa ma to wszystko oczywiście, ale w dalszym ciągu się rozwija, w dalszym ciągu tworzy nowe przestrzenie dla rozwoju biznesu. Staramy się współpracować z różnymi agendami ogólnopolskimi, ale też mamy własny wydział, który zajmuje się współpracą z biznesem. Negocjujemy z firmami, które do nas przychodzą, które szukają konkretnych rozwiązań, konkretnych przestrzeni, tak aby ten biznes mógł wykorzystywać potencjał miejski. Co ważne, chcemy, aby pracownicy, którzy są zatrudniani w firmach, które przychodzą do Warszawy, przeprowadzali się do Warszawy. Chcemy pracowników, którzy będą naszymi mieszkańcami, którzy będą rozwijali to miasto, którzy będą pracowali na jego rzecz, i którzy będą widzieli sens pozostawaniu tutaj, bo w końcu Warszawa jest i najpiękniejsza, i najlepsza do życia. Co jest takim wyzwaniem dla Warszawy? W takim razie skupmy się na stolicy, żeby tego biznesu było tutaj jeszcze więcej. W ogóle, żeby inwestować w to, co pani mówiła, drogi, infrastrukturę, potrzebne są pieniądze. Warszawa ze względu na ostatnie pomysły rządzących przez 8 lat straciła prawie 3 miliardy 400 milionów złotych.
to te pieniądze, które zostały Warszawie i warszawiakom skradzione, a dzięki którym moglibyśmy mieć dzisiaj być może jedną linię tramwajową więcej, być może ileś nowych przestrzeni, które będą zurbanizowane, w pełni wyposażone w sieci kanalizacyjne, wodociągowe, będą zbudowane drogi. Mamy przestrzenie takie w Warszawie, które wymagają takich inwestycji i chcemy, aby, mam nadzieję, dzięki szybkiemu uruchomieniu KPO ten strumień finansów do samorządu spłynął i żebyśmy mogli wdrożyć te rozwiązania, które jeszcze więcej biznesu do Warszawy sprowadzą. Ostatnie moje pytanie. Biznes polski, krajowy czy biznes zagraniczny bardziej interesuje się stolicą? Myślę, że Warszawa to, tak jak każda stolica, przestrzeń, która jest zainteresowaniem całego świata. To nie jest tylko przestrzeń Polski, to nie jest tylko przestrzeń europejski, ale mamy tutaj firmy o światowym potencjale. Nie wspomnę tylko Google'a, który w zeszłym roku kupił dużą siedzibę w Warszawie i zamierza inwestować tutaj. Także jesteśmy tak naprawdę w sercu Europy i myślę, że jesteśmy oczkiem w głowie świata. Także wszystkich zachęcam do inwestowania w Warszawie. A ja życzę, żeby te plany także się rozwijały i Warszawa dalej sercem Europy i świata. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Bratek był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.